Golden State Warriors zdobyli tytuł mistrza NBA. Gratulujemy. Finały NBA skłoniły mnie do tego, aby nagrać krótki film na mojego vloga. Aby nagrać w krótki sposób, opowiedzieć moją historię sportową. Może kogoś z Was zainteresuje, może komuś pomoże, a może kogoś zainspiruje do jakiegoś działania. Albo do zmiany życia. Tak się złożyło, że kiedy urodziłem się i byłem małym dzieckiem, bardzo kochałem sport, wtedy głównie piłkę nożną. Miałem może 6-8 lat i bardzo często chorowałem. Od dziecka miałem astmę i mam ją nadal. Bardzo często chorowałem, bardzo często miałem zapalenia skrzeli, zapalenia płuc, nie mogłem wychodzić na zewnątrz. I siedziałem przed oknem, nie było wtedy internetu, nie było wtedy konsol, nie było nawet telewizji, byśmy powiedzieli dzisiaj. Siedziałem przed oknem i patrzyłem, jak moi koledzy rozgrywają mecze piłki nożnej. I wtedy już ogromnie pokochałem sport, można by tak powiedzieć, chociaż nie mogłem go czynnie uprawiać. Patrzyłem na te mecze, zacząłem wyobrażać siebie jako grającego tam. I kiedy tylko na jakiś czas poczułem się lepiej, to od razu wychodziłem na zewnątrz, szukaliśmy kogoś z piłką. Wtedy były takie czasy, mieszkałem w bloku, można powiedzieć w blokowisku i wtedy były takie czasy zupełnie inne niż dzisiaj. Piłkę miał często jeden człowiek w bloku, jeden chłopak i początkowo nie byłem nim ja, więc musieliśmy znaleźć kogoś z piłką, namawialiśmy go, aby wyszedł, i aby z nami zagrał i tak rozpoczęła się moja przygoda ze sportem. Na początku podstawówki grałem głównie w piłkę nożną, w przerwach, kiedy nie chorowałem. Dużo trenowałem yy, samodzielnie, czasami z kolegami, ale głównie samodzielnie, ponieważ chciałem o wiele więcej grać niż moi koledzy. I trenowałem, 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 miałem nawet epizod w klubie sportowym w tamtych czasach. Yy, no, to było zupełnie coś innego niż dzisiaj. Później doszedłem do takiego momentu, że nauczyłem się wielu trików, wielu trików, których nie znali, nie umieli moi rówieśnicy i stosowałem je w meczach, i w pewnym momencie doszedłem do takiego momentu, w pewnym momencie mojego życia, doszedłem do takiego momentu w swoim piłkarskim życiu, małego piłkarza. Doszedłem do wniosku, że umiem już wszystko, co było do nauczenia się w piłce nożnej. I wtedy trafiłem na NBA. To był rok 91. Pamiętam na wakacjach u cioci. Odpaliłem telewizor, uruchomiłem telewizor i usłyszałem hej hey do hey NBA. Wtedy mogę powiedzieć śmiało, że zmieniło się moje życie. To, co zobaczyłem w telewizji, zmieniło mnie na zawsze. Zobaczyłem niezwykłe widowisko sportowe. Zobaczyłem Michaela Jordana. To był dla mnie szok. Podjąłem wtedy decyzję, że muszę dowiedzieć się, czym jest koszykówka, muszę ją poznać i muszę zacząć ją trenować. I podkreślam, nie było wtedy internetu, nie było praktycznie dzisiaj, młodzi ludzie powiedzieli: Nie było wtedy niczego. Zacząłem poznawać koszykówkę, zacząłem oglądać mecze, miałem taką możliwość, że miałem magnetowid, mogłem nagrywać. Te fragmenty, które były w polskiej telewizji, i oglądałem raz za razem. Dziesiątki razy oglądałem różne akcje, różne zagrania. Później brałem piłkę i wychodziłem na zewnątrz. Początkowo trenowałem, próbowałem trenować razem z moimi kolegami, ale w pewnym momencie znowu sytuacja się powtórzyła. Oni przestali mieć ochotę chodzić tak często na boisko jak ja. Więc chodziłem sam, więc chodziłem sam, więc chodziłem sam. I stawałem się coraz lepszy, coraz lepszy, coraz lepszy. Przede wszystkim w moich oczach, ale myślę, że obiektywnie też tak było. I znowu, już nie pamiętam, czy po dwóch, czy po trzech latach udało mi się znaleźć jakimś cudem w Krakowie klub sportowy, który trenował koszykówkę. Zapisałem się do tego klubu, ale oprócz tych treningów dalej trenowałem sam. Później miałem epizod gry także w reprezentacji szkolnej w mistrzostwach Krakowa. No to było niesamowite. Tak naprawdę całe liceum, bo przeskakuję już ze szkoły podstawowej do liceum. Moja koszykówka, moja miłość do koszykówki, moja pasja to głównie czas licealny i całe moje liceum miało dla mnie sens tylko dlatego, że brałem udział w reprezentacji szkoły w koszykówce. W szkole szło mi różnie, były przedmioty z których szło mi lepiej, były przedmioty z których szło mi gorzej, ale to nic, ale to wszystko nie miało dla mnie znaczenia, gdyż ja kochałem tą grę. Kochałem sport, kochałem wtedy już koszykówkę i byłem w stanie uprawiać ją codziennie. I razem z tymi moimi treningami opowiadam to w telegraficznym skrócie, aby nie zanudzić was Przeżyłem bardzo wiele. Bardzo wiele wyjazdów, bardzo wiele meczy, bardzo wiele treningów takich, na których myślałem, że zemdleję ze zmęczenia. Trenerzy potrafią czasem dać wycisk. Jeżeli ktoś trenuje, to myślę, że wie o co chodzi. Ale to wszystko było dla mnie wspaniałe. Miałem kontuzję pleców, przesunął mi się krąg, ale to nie miało dla mnie znaczenia. Chodziłem na treningi, nie mogłem się schylić, w domu nie mogłem siedzieć na krześle, ale to dla mnie nie miało znaczenia, bo musiałem iść na trening. I sport nauczył mnie wielu, wielu rzeczy: podnoszenia się po porażce, dążenia do sukcesu, nie zniechęcania się porażkami i nauczył mnie ciężkiej pracy. Dzisiaj wielu ludzi, wielu młodych ludzi nie chce myśleć o ciężkiej pracy albo próbuje Pójść drogą na skróty. W sporcie to jest niemożliwe. Trzeba ciężko pracować. Kochałem koszykówkę do tego stopnia, że wszystkie mecze, które tylko mogłem oglądać, oglądałem. Większość może kibiców koszykówki pamięta te czasy, kiedy czekało się na mecz, który był pierwszej w nocy albo trzeciej. Siedem meczy finałów, chociaż to była rzadkość, bo byki zwykle wygrywały, byki z Chicago. 4-2, to, to było coś niesamowitego. Były taki czas, kiedy jeszcze uczyłem się, że po tych nieprzespanych nocach było ciężko funkcjonować. Były takie czasy, kiedy już później dalej kochałem tą grę, chociaż mniej grałem. Chodziłem do pracy i także potrafiłem wstawać w nocy i no właśnie oglądać mecze, bo kochałem tą grę. Później przyszła. Może dorosłość, kiedy skończyłem szkołę średnią, udałem się na studia zaoczne i poszedłem do pracy. Wtedy były zupełnie inne czasy. Mało ludzi w Polsce miało no, taką możliwość studiować dziennie. Większość rodzin żyła dość ubogo i ja też tak żyłem. Poszedłem do pracy i ciężko było mi uprawiać koszykówkę. Moja drużyna się rozpadła, szkoła się skończyła, każdy poszedł w swoją stronę. No właśnie. Postanowiłem pójść do pracy, ale ta miłość dalej trwała. Dalej próbowałem co jakiś czas zebrać grupę znajomych, zapisywać się do różnych lig amatorskich i grać. W międzyczasie poszedłem do pracy, pracowałem na etacie wtedy jako pomocnik informatyka, taka yy, niezwykła nazwa, dzisiaj już pewnie archaiczna i śmieszna. Po kilku latach postanowiłem założyć własną firmę, i sport musiał odejść na dalszy plan. Założyłem firmę informatyczną, dzięki której bardzo dobrze mi się żyło. Na tamte czasy, po kilku latach bardzo trudnych i, i ciężkiej, i niesamowitej pracy, przez sześć lat nie wyjechałem na urlop, udało się, że firma zaczęła funkcjonować. Zacząłem mieć pieniądze, a z pieniędzmi przyszły też pokusy. Popadłem w alkoholizm, z którego nie mogłem wyjść, i Bóg mnie wyciągnął. Po trzech latach walki z alkoholizmem, w pewnym momencie, kiedy Bóg dotknął mnie, wyrwał mnie z alkoholizmu, zobaczyłem, że firma informatyczna mnie niszczy. Zacząłem zastanawiać się, co mógłbym robić innego w życiu, aby ponownie nie, nie wpaść w nauk. I odpowiedź przyszła bardzo szybko. Większość szkoleń biznesowych wtedy mówiła: znajdź coś, co kochasz. Ja tak. kochałem dwie rzeczy: komputery i sport. A więc od razu zacząłem myśleć o tym, jak można założyć biznes w branży sportowej. Tak się złożyło, że mój syn, pierwszy Tomasz, miał wtedy około 6 lat i pomysł przyszedł dość niespodziewanie. Razem z kilkoma znajomymi założyliśmy klub sportowy dla dzieci. Oczywiście, w pierwszym czasie, w pierwszej fazie, nikt z nas nie myślał o tym, aby z tego zarabiać, zakładałem, że będę pracował w tej ciężkiej branży, dla mnie wtedy informatycznej, ale będę miał kawałek życia, gdzie będę robił coś, co lubię. I tak się zdało. Tak się stało. W 2005 roku założyliśmy klub sportowy, który działa do dzisiaj w Krakowie Polonia Kraków. Wtedy to było stowarzyszenie. I tak się stało, że zaczęliśmy działać. Zaczęły przychodzić do nas dzieci. Od początku staraliśmy się być klubem innym niż wszystko wokół nas. Chcieliśmy przyjmować każdego, bez względu na to, czy jest dobry, czy zły, czy jest słaby. Ważne, aby tylko chciał trenować. I historia tego klubu jest dość długa, więc nie chcę o niej opowiadać. Dzisiaj jest rok 2022. Nagrywam pod koniec roku szkolnego, a więc ta historia to już kilkanaście lat. Były dobre chwile, były złe. Były wspaniałe chwile i były bardzo trudne, gdzie ocieraliśmy się o rozwiązanie całego klubu. Dzisiaj Polonia Kraków działa jako fundacja, dzisiaj trenuje u nas prawie 900 dzieci. To są dzieci, które nie tylko są zapisane, ale chodzą na zajęcia każdego tygodnia. Tak się złożyło, że pomimo wielu różnych zawirowań, Cały czas od kilku lat mamy taką sytuację, że mamy więcej chętnych na zajęcia, niż możemy przyjąć. I jeżeli kogoś zainteresowała ta historia, jeżeli ktoś z Was myśli może o karierze trenera, a może myśli o założeniu klubu, to zachęcam, możecie się ze mną skontaktować, postaram się pomóc. Był taki czas w moim życiu około 2014 roku, kiedy Wszedłem w środowiska startupowe. Startupy to jakby nowe pomysły na nowe firmy, które jeszcze nie istnieją. Poznałem tam wielu ludzi, poznałem ciekawe i niezwykłe techniki tworzenia firm. Przyznaję szczerze, że kiedy ja tworzyłem swoje firmy, to wszystko robiłem na zasadzie prób i błędów. Nie było książek, nie było literatury, nie było doradców, którzy by pokazali, jak tworzyć firmę. Jak sprawić, albo nawet wcześniej, jak sprawdzić, czy dany pomysł może wypalić? Dzisiaj jest masa informacji, chociaż trzeba uważać, bo dzisiaj dużo ludzi też opowiada, że wie, jak tworzyć firmy, ale nigdy nie stworzyli żadnej swojej firmy. Ale jest dzisiaj dużo dostępnych informacji, dużo dostępnych narzędzi. Ja te narzędzia poznawałem, działałem w tym środowisku dość prężnie, no i część tej wiedzy dalej w sobie mam. Mam też doświadczenie, którym, tak jak mówiłem, jeżeli będziecie chcieli, to chętnie się podzielę. Ale tytuł tego filmu jest I Loved This Game, czyli kochałem tą grę. I to jest prawda. Dzisiaj muszę uczciwie Wam powiedzieć, że nie kocham już koszykówki. Nie kocham już piłki nożnej. Miałem w życiu wiele pasji, jak pewnie każdy. Ale w pewnym momencie życia powiedziałem, Wam już, że popadłem w alkoholizm. Wtedy stało się coś niezwykłego, ponieważ sam borykałem się z tym, że nie mogłem wyjść z tego alkoholu. Przez trzy lata, około, walczyłem dzień za dniem. Ale Bóg w niezwykły sposób, Jezus Chrystus, zlitował się nade mną i wyciągnął mnie, powiedzielibyśmy dzisiaj, jednym stryknięciem. To uwolnienie od tego grzechu było natychmiastowe, było w ułamku sekundy. To była niezwykła rzecz. Wtedy rozpoczęła się moja droga za Chrystusem. W latach młodzieńczych czasem chodziłem do kościoła, czasem nie. Byłem takim rzymskim katolikiem. Natomiast rozpoczęła się kilkanaście lat temu moja droga za Chrystusem. Zacząłem go poznawać. W efekcie doszedłem do tego miejsca, że prowadzony przez Boga, jak wierzę, przez Jezusa Chrystusa, zacząłem czytać. Jego słowo. Zacząłem czytać Biblię i ona zmieniła moje życie totalnie. Nie tylko jeden aspekt, nie tylko wyrwanie z jednego grzechu, ale całkowita przemiana mojego życia. I to, co kiedyś było moimi pasjami, to na co spędzałem czas, dzisiaj stało się dla mnie niczym. To jest niezwykła rzecz, bo czuję się o wiele bardziej szczęśliwy, o wiele bardziej pełny, o wiele bardziej, może to jest złe słowo, ale zaspokojony. Ludzie, którzy żyją wokół mnie ciągle za czymś gonią. Jedni za pieniędzmi, inni za jakimiś porządliwościami, za podnietami, za rzeczami. A chrześcijanin tego nie potrzebuje. Od razu zaznaczam, że nie jestem rzymskim katolikiem, mimo że Bóg przeprowadził mnie dla czegoś, nie wiem dlaczego, przez wiele środowisk rzymskiego kościoła. Byłem lektorem, czytałem na mszy, czytania z lekcjonarza. Byłem szefem nawet lektorów w swojej parafii. Byłem w ruchu odnowy Duchu Świętym, gdzie były przeróżne dary. Nie chcę dzisiaj mówić, czy one były prawdziwe, czy nie. Byłem szafarzem. Rozdawałem komunię ludziom. Chodziłem do chorych. Ale Bóg w swojej łaskawości, w swojej litości, w swoim miłosierdziu skierował mnie. Postawił na mojej drodze różnych ludzi, Postawił wiele pytań przede mną, po to, aby mnie doprowadzić do swojego słowa. Nie jestem świadkiem Jechowy. Czasem, jak mówię komuś, że czytam Biblię, czytam słowo Boże, to ludzie myślą: No, świadek Jechowy, znikam. Nie jestem świadkiem Jechowym, jestem zwykłym chrześcijaninem. Chrześcijaninem, niektórzy powiedzieliby biblijnym, niektórzy powiedzą ewangelicznym, bo ewangelia jest dla mnie wyznacznikiem mojego życia. I tak jak mówię, byłem zakochany w koszykówce, dzisiaj nie jestem w niej zakochany, ale cały czas jestem trenerem, jestem prezesem tego klubu sportowego, który działa i patrzę na to wszystko inaczej. Myślę, że lepiej. Patrzę cały czas z perspektywy dobra dzieci, dobra trenerów, których też zatrudniam wielu, i to nie jest moje życie. Moim życiem jest głoszenie. Dzielenie się, tak naprawdę dzielenie się dobrą nowiną. Wielu z Was, pewnie żyjąc w Polsce, słyszało o Ewangelii. Ale Ewangelia, mało ludzi wie, co znaczy to słowo. Ewangelia to jest dobra nowina o ratunku w Chrystusie. Dobra nowina jest taka, że człowiek przez swoje grzechy zmierza do piekła. Nie da się grzechów zamazać spowiedzią. Spowiedzi taka, takiej, jak dzisiaj funkcjonuje w Kościele Rzymskokatolickim, nie ma w Biblii. To wymysł niestety Kościoła Rzymskokatolickiego. Nigdzie pan Jezus nie kazał się ludziom spowiadać księżom. Mało tego, w Nowym Testamencie nie ma już w ogóle kapłaństwa. Kapłaństwo starotestamentalne zakończyło się. Każdy chrześcijanin ma taki sam dostęp do Boga. Nie ma już kasty ludzi. Apostołowie nigdy nie uważali się za kogoś lepszego, apostołowie nigdy nie mieli o sobie takiego mniemania i nie mieli też takiej mocy większej niż inni. Dzisiaj ksiądz rzymskokatolicki jest konieczny do zbawienia. Ale to nie jest prawdziwa nauka pana Jezusa. Pan Jezus wielokrotnie w Słowie Bożym mówił, że zbawienie jest z wiary w niego. Apostołowie to później mówili. Zbawienie jest za darmo, nie z uczynków, żeby się nikt nie chlubił. Nikt z nas nie może się chwalić przed Bogiem, bo każdy z nas tysiące, a może nawet miliony razy zgrzeszył. Nikt z nas nie jest w stanie tego nadpracować żadnymi uczynkami. Oczywiście, zbawienie jest za darmo, jest z samej wiary, ale prawdziwa zbawcza wiara nigdy nie jest sama. Dzisiaj Pewnie 80% Polaków powie wierzę, że Jezus Chrystus jest Bogiem. Ale wybaczcie, oni raczej nie są zbawieni, ponieważ kradną, cudzołożą, oszukują. Prawdziwy chrześcijanin nigdy tych grzechów nie popełni. Oczywiście nie chodzi o to, że nigdy nie popełnia żadnych, ale tak strasznych, tak ohydnych nie popełnia. Dlaczego? Bo Bóg zmienia jego serce. W Starym Testamencie już była taka zapowiedź, że Bóg weźmie z ludzi w pewnym momencie historii ziemi ich serca kamienne, a włoży im serca prawdziwe, serca mięsiste. I to jest właśnie prawdziwe chrześcijaństwo, prawdziwe biblijne chrześcijaństwo, które jest proste. Proste biblijne chrześcijaństwo mówi o tym, że nie trzeba chodzić do jakichś budynków, aby się modlić. Chrześcijanie mogą modlić się, gdzie chcą. Proste biblijne chrześcijaństwo mówi o tym, że nie ma już kasty ludzi, nie ma kapłaństwa, bo każdy z nas ma taki sam przystęp do Boga. Proste biblijne chrześcijaństwo mówi, że wcale nie musisz odmawiać różańców, a nawet nie powinieneś, nie ma żadnych odpustów, gdzie za jakieś pieniądze możesz coś uczynić, że nie ma sensu modlić się o zmarłych i dawać pieniądze na msze. Bo za życia każdego z nas decyduje się to, czy będziemy w niebie, czy w piekle. Naprawdę chrześcijaństwo biblijne jest proste. Jak dowiedzieć się więcej o nim, to przede wszystkim trzeba zacząć czytać Biblię. Trzeba zacząć czytać Słowo Boże. I zachęcam: weź Biblię, otwórz ją i zacznij czytać Nowy Testament. Przeczytaj od początku do końca. Znam wielu ludzi, którzy mówią: znam Biblię, chodzę do kościoła 30 albo 40 lat, tam ciągle czytają Biblię. Wybacz, obawiam się, że to może być za mało. Bardzo często w kościele rzymskokatolickim są czytane urywki, fragmenty wyrwane z kontekstu. Zdarza się, niestety, że z danego fragmentu są wyrzucane pewne zdania, które w ogóle nie są czytane. Dlatego jedynym Możliwym sposobem na poznanie, wybaczcie, Boga prawdziwego jest czytanie Jego Słowa. Jeżeli nie masz Biblii, napisz, możesz napisać do mnie, m, gdzie chcesz. Jestem na wielu platformach społecznościowych, za darmo wyślę Ci taką Biblię. A możemy się też umówić w Krakowie na kawę. I tak jak mówię, chętnie dzielę się wiedzą z biznesu, chętnie dzielę się moimi doświadczeniami z prowadzenia klubu sportowego i innych firm, ale najchętniej dzielę się tym, co mówi Bóg w swoim słowie tym, jak trafić do nieba, jak być zbawionym. Tak naprawdę żyjemy na tej Ziemi, czasami 30, czasami 50, maksymalnie może 90 lat, ale też na tej Ziemi decyduje się to, gdzie my spędzimy wieczność? Czy spędzimy ją w piekle, czy spędzimy ją w niebie z Bogiem? Myślę, że większość Polaków kojarzy taką historię, pan Jezus opowiedział taką historię o bogaczu i Łazarzu. Możecie ją znaleźć w swoich Bibliach. Umiera bogacz, który miał niesamowite bogactwa i ubiera i umiera Łazarz, który nie miał kompletnie nic. Jeden trafia do nieba, drugi trafia do piekła. I w piekle cierpi ogromnie. Prosi Abrahama, aby wysłał do jego braci kogoś z umarłych. Abraham powiedział mu, mają Mojżesza i proroków. Niech ich słuchają. Jeśli ich nie słuchają... Choćby i kto z martwych powstał, nie uwierzą. I to są słowa, które mogą być oskarżeniem każdego z nas. Mamy słowo Boże, powinniśmy je czytać. Jeżeli jego nie czytamy, to choćby i ktoś powstał z martwych, nic nam to nie da.